Redakcję RN.eu wspiera sklep Oleole, Ole, elektronika w internetowej cenie. Jednym z największych zaskoczeń 2020 roku było niespodziewane ogłoszenie pełnego remake'u kultowej mafii. Ten wydany pierwotnie w 2002 roku symulator gangstera bardzo realistycznie jak na swoje czasy odwzorowywał kryminalne życie Ameryki lat 30. Ale fakt faktem, postarzał się pod wieloma względami straszliwie i w jego przypadku prosty remaster raczej by się nie sprawdził. Nic dziwnego, więc że w ramach odświeżania całej mafijnej trylogii zdecydowano się odbudować pierwszą odsłonę od zera. Efekt jest całkiem niezły. Jest rok 1930. Bohaterem jest Thomas Angelo, młody taryfiarz, który absolutnym przypadkiem wplątany zostaje w mafijny półświatek, gdy w jego taksówce niespodziewanie pojawiają się uciekający przed konkurencyjnym gangiem capo rodziny Salieri. Naturalny talent Tomiego do prowadzenia wozu imponuje nawet samemu Donowi, który oferuje kierowcy rolę w jego organizacji. W ten sposób początkujący gangster zaczyna piąć się po szczeblach niechlubnej kariery. Thomas. Thomas Angelo, sir. Studio Hunger 13 znane do tej pory jedynie z bardzo nierówno przyjętej mafii 3, objęło niecodzienną taktykę w tworzeniu tego remake'u. Edycja ostateczna to osobliwy remix, mieszający nowoczesny silnik trójki ze scenariuszem i rozgrywką jedynki oraz setkami usprawnień wprowadzającymi klasyka w nową dekadę. Na pierwszy rzut oka jest to po prostu pierwsza mafia na nowym silniku. Gra nadal podzielona jest na dwa oddzielne segmenty: liniową kampanię fabularną, gdzie po nitce do kłębka śledzimy historię Tomiego i mafii Salieri. W tym trybie, w przeciwieństwie do np. GTA, dostęp do otwartego świata jest bardzo ograniczony nie zawiera misji pobocznych czy dodatkowych rozpraszaczy a gra skupia się stuprocentowo na narracji. Gracze zainteresowani eksploracją muszą odpalić oddzielny tryb jazdy dowolnej z menu głównego, gdzie we własnym zakresie pobawić można się w piaskownicy miasta Lost Heaven, by poodkrywać jego sekrety, czy dodać do swojej kolekcji kolejne wozy. Pod tym względem, dla młodszego pokolenia graczy, Mafia wydawać może się grą z trochę innej epoki, ale myślę, że fanów oryginału zadowoli fakt, że nie kombinowano za bardzo z klasyczną formułą. Więcej uwagi poświęcono narracji. U podstaw jest to nadal dokładnie ta sama historia co w oryginale, ale nie odwzorowano jej tutaj jeden do jednego. Scenariusz przepisany został lekko, by dialogi czy przerywniki filmowe nie odstawały od gier współczesnych. Oznacza to, że pewne filmiki są teraz dłuższe, niektóre historie zostały wytłuszczone, by dodać im odrobinę głębi, a inne, nudnawe fragmenty wypełniacza wręcz przeciwnie zmarginalizowane bądź wycięte. Ogółem więc struktura misji, ich liczba i kolejność nie zmieniła się, ale na dialogi i zadania położono nową warstwę farby, dzięki czemu gra trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty i nigdy nie staje się monotonna. Najbardziej hardkorowi fani kręcić będą pewnie nosem, że tu coś zmieniono, tam wycięto, a gdzie indziej dodano, ale moim zdaniem były to zmiany jak najbardziej na plus. Kontrowersyjny będzie natomiast streamlining fabularny. Mafię zapamiętałem jako tytuł stosunkowo długi. Nową wersję ukończyłem w zaledwie 8 godzin, a w przynajmniej jednym zadaniu zauważyłem, że gdzie w oryginale dało się wybrać, czy chcemy podejść do niego skradankowo bądź strzelając, w remake'u pozostała nam tylko ta pierwsza opcja. Kontrowersyjnie skompresowanie kampanii uważam za dobry krok, bo momentami klasyk potrafił się moim zdaniem dłużyć, ale co kto woli. Jednoznacznie dobrą decyzją było natomiast unowocześnienie rozgrywki. Oczywiście uwspółcześniono sterowanie, to rozumie się samo przez się, czy system zapisu, który teraz opiera się na popularnych autozapisach z checkpointami, ale do edycji ostatecznej wprowadzono mnóstwo innych fajnych usprawnień. Oryginał chlubił się na przykład realistycznym systemem prowadzenia wozów, gdzie grający zmuszony był do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przekraczanie limitów prędkości czy niebezpieczna jazda mogły zwrócić na nas uwagę policji. Naciśnięciem przycisku można było włączyć nawet w aucie ogranicznik prędkości, który nie pozwalał przekroczyć bezpiecznego progu. Powiązane było to również z mało wybaczającym symulacyjnym modelem jazdy prehistorycznymi samochodami. Wszystkie te elementy powracają w remake'u, ale nie wszystkim muszą się one podobać, dlatego w menu konfiguracji dowolnie ustawić możemy zarówno model prowadzenia wozów, między współczesnym a klasycznym, jak i zachowanie policji. Tak by traktowała nas jak w oryginale, bądź by przymykała oko na wykroczenia. Dla purystów przygotowano nawet specjalny poziom trudności, który stara się emulować bliżej wiele zachowań klasycznego wydania. We to nie wszystko. Gra ma teraz współczesny system markerów wskazujących cel zadania, dzięki czemu nie trzeba co chwilę zerkać na mapę, choć wciąż można, oraz wyciągnięte żywcem z trójki wirtualne znaki drogowe pokazujące w które uliczki skręcić, by trafić do miejsca docelowego. Grę wzbogaca również zaczerpnięty sequel i z sequeli system znajdziek po ukrywanych w misjach fabularnych. Kolekcjonerzy poszukać mogą komiksów czy papierosowych kart. Do gry dodano również motocykle, bo czemu by nie? Wykorzystanie silnika Mafii 3 ma więc swoje dobre. Ale też i złe strony. Jeśli jest coś, czego nauczyła nas ta gra, to to, że Hangar Fertin nie jest asem w dziedzinie technologii. I niestety, 4 lata od premiery trójki, mafia Definitive Edition nie nauczyła się zbyt wiele na błędach poprzednika. Graficznie nadal jest bardzo nierówno. Elementy bliskie kamery wyglądają świetnie, ale już panoramy miast, rysowane z dużych odległości, wyglądają czasami, szczególnie za dnia, jak kartonowe wycinanki z epoki PS2, nawet po podkręceniu opcji graficznych na Mac. A szkoda, bo w przeważającej części gra prezentuje się naprawdę ładnie, szczególnie nocą i w deszczu, jeśli przymkniemy oko na liczyjący się system globalnego oświetlenia, wariujący szczególnie w tunelach. Niezmiennie też pojawiają się liczne glicze. Na szczęście tym razem nie natrafiłem na nic, co uniemożliwiłoby mi granie. Ale generujące się w powietrzu i przewracające na bok samochody to coś, co spotykało mnie średnio co dwie, trzy godziny rozgrywki. A odrywanie się od ziemi w bolidach przypomina bardziej wizytę na księżycu. Raz nawet udało mi się umrzeć w filmiku, co spowodowało jednoczesne pojawienie się komunikatu o ukończeniu misji i zaraz potem śmierci głównego bohatera. Ale remake Mafii przypomina mi pod tym względem jej oryginalne wydanie to taka trochę tańsza alternatywa dla GTA. Gra o mniejszym budżecie i mniejszych ambicjach, co przejawia się w wielu jej aspektach, ale dzięki temu jest właśnie jakaś taka bardziej swojska i urocza, bo mimo błędów i problemów technicznych, przyznaję, że grało mi się w nią bardzo przyjemnie i jej ośmiogodzinną kampanię pochłonąłem z radością w zaledwie dwa wieczory. Widać w niej dużo miłości do oryginału, aż gęba cieszyła się, jak zobaczyłem, jak fajnie odtworzono kultowy wyścig z zaskakująco dobrze zrealizowanym komentarzem, speakera, na bieżąco relacjonującym zmiany w pozycjach na torze. Pamiętną scenę z ucieczką po dachach po wizycie w hotelu, czy zasadzkę w motelu za miastem? Ah, tam. Tam, I, I took what... Jesus Christ, to jeden z tych remake'ów, w który grając człowiek myśli sobie taką ją zapamiętałem w głowie. Mimo, że w rzeczywistości wyglądała… no… tak. Jasne, widać tu ograniczenia budżetowe i braki warsztatowe Hangaru 13, ale to gra, która ma serce we właściwym miejscu i ostateczny bilans wersji PC-owej był dla mnie dodatni. A na pewno sprawił mi dużo więcej radości niż nijaka Mafia 3. Myślę, że większość fanów oryginalnej jedynki doceni urok edycji ostatecznej, a i nowe pokolenie graczy będzie mogło dowiedzieć się co straciło, nie ogrywając tej trochę zapomnianej dziś już perełki.